A nam zależy, żebyście oszczędzali, czyli po prostu musimy wybrać tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście należy tą ścianę wykończyć na tip-top. Dzień dobry, nasz kolejny odcinek to przygotowanie ścian. Jest to o tyle ważne, że jest to sporo pracy, a my opowiemy Wam, gdzie należy się skupić na tych ścianach wyjątkowo i na przykład położyć gładź gipsową, a gdzie możemy ten temat sobie odpuścić, ponieważ będziemy mieli inne wykończenia i wtedy możemy tam oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie będziemy musieli tego tak dokładnie wykańczać. Niezależnie od tego, czy odbieracie mieszkanie od dewelopera, czy kupujecie je z rynku wtórnego, możecie spodziewać się różnego standardu wykończenia Waszych ścian, czyli tak, no, klasy tynku. Możecie mieć tynk cementowo-wapienny, on z reguły zdarza się w starszych mieszkaniach, ale też niektórzy deweloperzy nadal korzystają z tego rozwiązania. Ten tynk no, z natury będzie bardziej chropowaty, ponieważ zawiera w sobie piasek, więc raczej tutaj no, to wykończenie może nie do końca być zadowalające dla wszystkich. Natomiast w większości teraz deweloperzy stosują tynki gipsowe i ten tynk gipsowy dobrze wykonany jest w miarę gładki i w zasadzie po zagruntowaniu nadaje się do malowania. Natomiast w obu przypadkach warto rozważyć położenie gładzi gipsowych, ponieważ jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, dające na pewno najlepszy efekt. Nasz inwestor zdecydował położyć gładź w całym mieszkaniu, ale ponieważ ja zaplanowałem wykończenia ścian bardzo dokładnie, czyli wiem, w którym pomieszczeniu, która ściana będzie wykończona jakim materiałem, oszczędzimy nasz czas i pieniądze naszego inwestora. I tak, spójrzcie, w salonie mamy całą ścianę z telewizorem, no, wykończoną w tynku imitującym beton. I tej ściany nie musimy tutaj wykańczać gładzią gipsową. Tak samo przed ściankę, na której wisi telewizor, wykończymy lamelami dekoracyjnymi i tutaj też nie musimy kłaść gładzi. W przedpokoju, w szafie wnękowej nie ma sensu kłaść gładzi, bo nie będzie tego widać. I tak samo naprzeciwko mamy ścianę, gdzie będą panele tapicerowane, tam też gładzi nie robimy. W sypialniach też zaplanowałem po jednej ścianie, gdzie będzie troszeczkę inne wykończenie. I tak, w jednej sypialni, w tej większej, zobaczcie, mamy cegłę, taką licówkę. Ona doskonale kryje wszystkie niedoskonałości. Tutaj nie musimy wykańczać tej ściany specjalnie. A w drugiej sypialni kładziemy tapetę i tutaj oczywiście musimy tą ścianę wyrównać, ale nie musimy na niej kłaść gładzi, wystarczy, że ją zagruntujemy. Ja mam dokładnie wszystko naniesione na projekt, lecę na budowę, żeby przekazać to Arturowi. Dawaj, dawaj. Kontrola, kontrola. Jak idzie? Chłopcy biorą się już do gipsowania ścian. No i co? I chciałbym wiedzieć, czy wszędzie trzeba gipsować. A nie wszędzie właśnie. No właśnie. No, inwestor zażyczył sobie gładzie, ale my chcemy oszczędzić czas i pieniążki naszego Dokładnie, inwestora. Tam gdzie mamy cegiełki, tapety, szafy wnękowe, sufity podwieszane, tam nie trzeba tego wszystkiego gipsować, zaoszczędzimy kupę pieniędzy i kupę czasu. No właśnie, ja już też to wiedziałem trochę wcześniej. Dlatego Artur, zobacz, cała zabudowa... Wiesz co, tak mi przyszło do głowy, że kupa to brzydkie słowo, ale... trochę tak. W salonie na zabudowie pod telewizor robimy lamele, więc tutaj nie musimy tego gipsować, tak? Tutaj dalej, cała ściana? Tutaj mamy tynk dekoracyjny na tej ścianie i na tej też. Czyli te dwie ściany nam odchodzą, tutaj dalej kuchnia? No tutaj mamy, tu mamy kawałek tynku, a tutaj za kuchenką mamy płytki dla odmiany, aha, więc też nam to odpada, tak? Czyli do gipsowania zostaje nam tutaj ten narożnik. Narożnik, tak? Dokładnie. W przedpokoju, zobacz, mamy, tak, zresztą tu jesteśmy, szafa wnękowa, więc tutaj tej części nie musimy. Tutaj na tej ścianie dokładnie mamy panele dekoracyjne tapicerowane, więc też nam to odpada. W sypialni na tej ścianie mamy tapetę, a w drugiej sypialni na tej ścianie mamy cegłę. Dlatego gdybyśmy chcieli gipsować przed rozplanowaniem tego wszystkiego, byśmy zrobili gipsów dwa razy więcej i dwa razy dłużej by nam to zajęło czasu. I jeszcze by dużo więcej kosztowało. Także wiemy, ile mamy czego kupić, jedziemy do Brico Marche po materiały. Dokładnie.
Musimy wziąć coś na pęknięcie, to może ja ogarnę szpachlę, a ty wziąłeś jakiś koszyk, co? A właśnie, koszyka nie wzięliśmy. No. Dobra, to idę. O, koszyk. A co ty za koszyk przyniosłeś? Na grzyby? Przecież to jest ciężkie. Ja na kółkach. Na małe rzeczy chciałem tylko. Na małe, to teraz dźwigaj. Ja jestem starzec, nie mogę dźwigać. Dobra, to ja idę. To idź koszyk ogarnij prawdziwy, na kółeczkach, a ja będę drobnicę zbierał. No, trochę siłowni z rana się przyda. O, to jest wózek, panie. No, jeszcze ci wiaderka wziąłem przy okazji. Super, do gruntu, do tego. Dobra, super. Mamy wszystko, to możemy... Tak, zryw na budowę, bo nie wiadomo, co się tam dzieje. No. To jest ten moment, kiedy już mamy przekucia za sobą, mamy położone nowe kable, nowe gniazdka porobione. No i co? Teraz trzeba się wziąć za łatanie ścian. Tak, ponieważ no, ściany trzeba przygotować do malowania, tapetowania, tudzież innego dekorowania. Ale wszystkie uszkodzenia, wszystko to, co żeśmy pokuli przed chwilą, no trzeba po prostu wykończyć na nowo. Tutaj mamy tynk gipsowy, dlatego też używamy tynku gipsowego do napraw. Potem ewentualnie, jeżeli będą ściany zostawione, będziemy je może gipsować. Na chwilę obecną tynk gipsowy uzupełniamy taką samą zaprawą. Dokładnie. Za chwilę jeszcze przejdziemy w ogóle całe mieszkanie, bo bardzo ważne jest, żeby na tym etapie wyłapać wszystkie pęknięcia. Wiadomo, w deweloperskich mieszkaniach to się dzieje prawie zawsze. Pęka przy sufitach, na elementach konstrukcyjnych, czasem nie wiadomo dlaczego pęka w innych miejscach. I to wszystko trzeba wyłapać i ponaprawiać teraz, no żeby to było przygotowane. Tak, musimy też wiedzieć, gdzie jaka ściana będzie wykańczana. Czy będzie nakładana jakiś tynk strukturalny, czy będzie robiony sufit podwieszany, czy może będzie tapeta. Każdą ścianę musimy traktować osobno i dopasować jej powierzchnię do materiału, który będzie na nią nakładany. Dokładnie, ja to wszystko wiem, więc zaraz sobie przejdziemy i ustalimy wszystko. I tak, tutaj na przykład mamy cegiełkę. Mamy ten gipsowy, więc nie musimy go tutaj ani szlifować, ani prostować, to jest wszystko ok. Natomiast powinien być położony grunt szczepny z piaskiem kwarcowym, co przytrzyma nam cegiełkę bardzo dobrze. No i oczywiście ta ściana od gipsowania nam odchodzi. Natomiast po tej stronie mamy ścianę, na której będzie telewizor. Mamy również okno, bardzo dobre światło pada na tą ścianę. No i tutaj widać te mankamenty. I to jest ściana i sufit, które powinny być wygipsowane przynajmniej na dwa razy. Dobrze jest położyć grunt zamykający, żeby pory nie oddawały nam powietrza do gipsu, wtedy nie będziemy mieli tych małych bąbelków. W następnym pokoju mamy tam tapetę, ściana, tynk gipsowy pod tapetę również tylko gruntujemy gruntem zamykającym pory i nic więcej z tym nie robimy. Potem kleimy normalnie sobie tapetę. Kochani, tutaj też nam sporo odchodzi gipsowania. Ta ściana i ta ściana cała idzie w betonie, tam troszkę płytek. Zostaje nam do gipsowania narożnik plus ten sufit. No oczywiście sufit tutaj też, bo zarobiliśmy zabudowę z LED-em i oczywiście do gipsowania mamy tą ściankę, ale tylko połączenia zrobimy dla sztywności, ponieważ będzie szedł tu jeszcze klejony lamel. Natomiast przed malowaniem trzeba zwrócić uwagę na wszystkie mankamenty, na wszystkie opłuczenia bądź pęknięcia, takie jak mamy tutaj. Pamiętamy, że takie pęknięcie najpierw trzeba pogłębić. Potem takie pęknięcie musimy zagruntować troszkę z zapasem i uzupełniamy to bądź tynkiem, bądź możemy również szpachlą z włóknem szklanym. Jeżeli te pęknięcia są bardzo duże, wtedy musimy zastosować siatkę bądź fizelinę, bądź inną taśmę zbrojącą, tak aby te pęknięcie nie wychodziło nam do wierzchu. Ważną rzeczą jest tak, żebyśmy pod halogenem również przejrzeli wszystkie naroża, wszystkie połączenia sufitu ze ścianami. Tamten tynk zawsze jest najsłabiej wykończony i na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Trzeba przyświecić halogenem, trzeba przycierać, trzeba robić poprawki, oskrobać wszystkie strupy, które wystają nam. To będzie przeszkadzało nam do nanoszenia kolejnych warstw tynku bądź gipsu. Kochani, tak jak widzicie, wygładzamy ściany gipsem. Tu są ściany dosyć proste, ładne, więc technikę dobraliśmy wałkiem. No ja już myślałem, że oni malują, się ucieszyłem, a to nie. Ale widzisz, to dużo szybciej idzie. Gdyby ściany były kropowate, zastosowalibyśmy najpierw jakiś start, potem finish. Rozdzielibyśmy zresztą, jak są ściany krzywe, lepiej zrobić z wora, bo można go gęściejszego zrobić. No tak. To jest bardzo rzadkie, ale to jest do wygładzenia ścian idealne. No właśnie, ja byłem przyzwyczajony, że gładź to się jednak nakłada tradycyjnie, a tu proszę takie usprawnienia.
Ściany mamy wygładzone gipsem, tak naprawdę na dwa razy. Wałkiem poszło to bardzo szybko, teraz tak samo szybko idzie, ponieważ Przemek przeciera maszyną. Myślę, że do wieczora będzie przydatne. Częstym błędem jest w systemie gospodarczym wykańczania pomieszczeń czy remontach, jest to, że wpuszczamy gipsiarza i mówimy: proszę pana, proszę wygipsować nam całe mieszkania, prawda? Tego gipsowania, jak dobrze przemyślimy temat, będzie może nawet o 30% mniej, prawda? No właśnie, a nam zależy, żebyście oszczędzali, czyli po prostu musimy wybrać tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście należy tą ścianę wykończyć na tip-top. Nie gipsujemy wnęk na szafy, nie gipsujemy pod tapety, nie gipsujemy pod dekoracyjne kamienie, prawda? Tak jest, czyli jeszcze raz, planowanie i planowanie. Przewidujemy wszystko wcześniej i dzięki temu będziemy oszczędzać. Ściany mamy przygotowane do malowania. No, wyglądają zupełnie inaczej, jak ja to mówię, one mają taką strukturę teraz trochę jak takie gładka skorupka jajka, no to jest tak, zupełnie inaczej, nie? Bo tutaj jest już, ściany były najpierw zagruntowane, potem nałożyliśmy dwa razy gips, były przeszlifowane i teraz są zagruntowane farbą podkładową, przygotowane do malowania. Dokładnie, wszystkie niedoskonałości zniknęły, naprawdę wygląda to świetnie. Jak to się mówi, głęciutkie, jak kupcie, nie ma ręki. Dokładnie tak, każdy ma swoje powiedzenie na to. Słuchajcie, ale oczywiście ta ściana wymaga jeszcze wykończenia, czyli niektóre ściany będą malowane, na niektórych położymy tapety, na niektórych inne wykończenia, ale to Wam pokażemy w kolejnym odcinku naszego cyklu, a teraz zapraszamy Was na następny, w którym zajmiemy się łazienką. Dajcie suba, dajcie lajka, dzięki temu będą następne odcinki. Tak, i obserwujcie nasz kanał Twoja Ekipa, bo co tydzień wrzucamy nowy film. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej. Za pomoc w realizacji odcinka dziękujemy Bricomarché, sieć sklepów budowlanych z wyposażeniem do domu i ogrodu. Murator, najlepszy poradnik dla budujących i remontujących.